Dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Czytam, Bo Lubię. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym opowiem o książkach, które wydały się mi dziwne. Dziwne ze względu na przykład na dziwnego bohatera, na dziwną fabułę, bądź też dziwną formę. Zaczynamy od książki japońskiej. Dziewczyna z Konbini. Ta książka. Opowiada o 30-kilkoletniej kobiecie o imieniu Keiko, która prawdopodobnie ma jakiś spektrum autyzmu. Nie wiadomo dokładnie, co jej dolega, ale ta kobieta bardzo ceni sobie porządek w swoim życiu. I w związku z tym niezmiernie odpowiada jej praca, którą podjęła, będąc, nie wiem, nastolatką czy dwudziestolatką. I którą do tej pory wykonuje, pomimo tego, że powinna już ustatkować się według standardów, które obowiązują w Japonii, ustatkować, czyli znaleźć sobie męża, znaleźć sobie inną, bardziej odpowiedzialną, lepiej płatną pracę. Konbini to jest taki sklep spożywczy. Sklep, do którego najczęściej przychodzą pracownicy pobliskich firm. I keiko. Doskonale odnajduje się w tym środowisku. Odpowiada jej uniform, odpowiadają jej godziny pracy, odpowiada jej absolutnie wszystko, ponieważ wszystko ujęte jest w regulaminie. A regulamin bardzo porządkuje jej życie. Ona nie potrafi żyć bez regulaminu, nawet swoje życie prywatne, podporządkowuje swojej pracy, ponieważ szef powiedział, że Muszą być zawsze wypoczęci, muszą prowadzić regularny tryb życia, ponieważ wtedy są w najlepszej formie i najlepiej mogą służyć klientom w sklepie. I życie tej kobiety wywraca się w momencie, kiedy do sklepu przyjmują nowego pracownika, który jest podobnie dziwny jak ona. Zachęcam Was do przeczytania tej niewielkiej książeczki. Jest bardzo ciekawa, bardzo zajmująca i też otwierająca oczy na problemy ludzi, o których prawdopodobnie normalnie nie mamy pojęcia albo nie mamy czasu, żeby się nad nimi pochylić i zastanowić. A przecież osoby ze spektrum autyzmu funkcjonują w środowisku, wokół nas i na pewno czasami ich spotykamy na swojej drodze, tylko nie poświęcamy im ani jednej myśli. Kolejna książka. Kolejna cieniutka książeczka to Emily Notom Uderz się w serce. Tutaj tak naprawdę dziwna jest forma, ale też dziwni bohaterowie. Jeżeli już wcześniej zetknęliście się z książkami tej autorki, to macie świadomość, że one wszystkie są właśnie takie bardzo filigranowe, bardzo malutkie. Jej styl pisania jest również bardzo charakterystyczny. Krótkie zdania, bardzo mało opisów. To są tylko takie migawki, które układamy sobie w jakąś pewną całość. I ta książka, którą trzymam w ręce, opowiada o młodej dziewczynie, która na początku swojego dorosłego życia zachodzi w ciąże, rodzi córeczkę, ale od pierwszych dni życia tę córeczkę odrzuca. Nie chce mieć tak naprawdę z nią nic wspólnego. Jest bardzo chłodną, oziębłą, nieprzyjemną matką dla niej. Ale kiedy rodzi kolejne dzieci, sytuacja się zmienia. Młodsze dzieci otacza ogromną czułością, ogromną opieką i jest wzorową matką, być może nawet nadopiekuńczą. Natomiast najstarsza córka jest cały czas na uboczu. Nawet kiedy jest nastolatką, wyprowadza się z domu i mieszka, zamieszkuje u swoich dziadków. Ta książka tak naprawdę zadaje nam pewne pytania. Dlaczego rodzice większą miłością obdarzają na przykład jedno dziecko, a drugie, drugie odrzucają? Jaki to wpływ ma na dalsze losy tego dziecka? Jak można sobie z tym poradzić? Bądź też do czego prowadzi sytuacja, w której rodzic w ewidentny sposób odrzuca swoje dziecko? Także Warto, jeżeli macie wolny wieczór, to tak naprawdę to jest na jeden wieczór książka. Myślę, że nie będzie to czas stracony, ponieważ książka zadaje bardzo wiele pytań, na które czytelnik musi odpowiedzieć sobie sam. A teraz kilka słów o książce, która tak naprawdę jest dziwna ze względu na formę, ponieważ pisana jest wierszem i się rymuje. Ale także na treść, ponieważ opowiada o pewnej jesiennej, długiej nocy, podczas której spotykają się pracownicy korporacji, korpolutki z typowymi sebami i karynami. O czym mowa? To jest książka pod tytułem Sromotny Przegryw Adrianny Alksin. Też niezbyt długa, dodatkowo ilustrowana. I pisana wierszem. Historia jednej nocy, jednej dziwnej nocy, upojnej nocy, pełnej przygód, alkoholu, kiedy właśnie tak jak wspominałam, korpolutki, czyli osoby podniecające się azapami, deadline'ami, projektami, ruszają w miasto i stykają się w Krakowie z typowymi przedstawicielami. Niesień społecznych? Sebami i karynami. Bardzo zabawne według mnie, aczkolwiek wiem, że nie każdemu się spodoba. Jednak, jeżeli będziecie mieli taką możliwość, zajrzyjcie, sprawdźcie. Być może akurat ta książka dostarczy Wam trochę przyjemności i trochę uśmiechu. Także polecam. Kolejne dwie książki to są takie książki, o których pomyślałam sobie, że ja już z nich wyrosłam. Pierwsza z nich to Rozmowy z Przyjaciółmi Sally Rooney. To jest ta sama autorka, która napisała Normalnych Ludzi. I ta książka ukazała się w ogóle wcześniej i według mnie jest lepsza niż normalni ludzie. Mnie normalni ludzie absolutnie ta, ta powieść nie porwała wydawała mi się bardzo nudna i powtarzalna. Rozmowy z Przyjaciółmi to historia dziewczyny, Frances, która ma 21 lat. Niedawno zakończyła związek z inną dziewczyną, ale dalej się z nią przyjaźni. Wspólnie z nią występuje na slamach poetyckich. Jest taką początkującą pisarką osobą, która bardzo by się chciała dostać do kulturalnego świata Dublina. I podczas jednego z występów poznają znaną w Irlandii, Dziennikarkę, która zamierza przeprowadzić z nimi wywiad i napisać artykuł do znanego czasopisma, co dziewczynom bardzo imponuje. I ta dziennikarka zaprasza ich do siebie, do domu, i w tym momencie otwiera się przed nimi taki zupełnie inny świat. Te studentki są biedne, naprawdę klepią biedę i nie przelewa im się w żaden sposób, natomiast tutaj nagle dostają się do bardzo bogatego domu. Wyjeżdżają na wakacje do Brytanii i tak dalej. Ale Frances nawiązuje romans z mężem tej dziennikarki. I tak jak powiedziałam, przydarzyła mi się ta książka trochę za późno. Gdybym ją czytała będąc sama studentką, bądź też jeszcze będąc w liceum, to byłoby to dla mnie wow. Tak? Ja bym się bardzo identyfikowała pewnie z tą Frances. Prawdopodobnie... Imponowałaby mi ta bohaterka i bardzo by mi się podobało to, co się w tej książce dzieje. Natomiast w tym momencie mojego życia to było takie trochę mech. Te jej idee, pomysły, jej sposób na życie absolutnie mi nie imponował. Niewiele mi się w tej książce podobało. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeżeli nie bardzo podobali Wam się normalni ludzie, to prawdopodobnie ta książka spodoba Wam się bardziej. Po prostu tutaj się więcej dzieje i nie ma takiej powtarzalności jak w poprzedniej książce. I jeszcze jedna powieść. Powieść przeznaczona dla dzieci, młodzieży: dziewczynka, która wypiła księżyc. Była wielka fala zachwytów tym, tą książką. Ona już przeminęła, wtedy ja postanowiłam przeczytać tę powieść. I jest to taka baśń, która opowiada tak naprawdę bardzo ciekawą historię. Co roku mieszkańcy protektoratu zostawiają jedno z dzieci w lesie, gdzie jest to dziecko ma być ofiarą dla złej czarownicy. Ale tak naprawdę złej czarownicy nie ma. Jest bardzo dobra wiedźma, która nie jest w stanie zrozumieć dlaczego ci ludzie zostawiają dziecko na pastwę losu. I w związku z tym każdego roku czeka na ten moment, kiedy ta delegacja, ta procesja przyniesie dziecko i zostawi pośrodku lasu, żeby to dziecko zabrać. Ochronić, nakarmić, ochronić przed ym, dzikimi zwierzętami, przed śmiercią głodową, czy śmiercią z wyziębienia. I ta wiedźma opiekuje się takim dzieckiem i zanosi ją, je do miasta czy też miast znajdujących się po drugiej stronie lasu, gdzie dziecko zostaje przyjęte do jakiejś kochającej rodziny i wychowane w miłości. Jeden z mieszkańców protektoratu, młody chłopiec, zaczyna się nad, zastanawiać nad tym barbarzyńskim zwyczajem. I coś mu tutaj nie pasuje i zadaje on za dużo pytań. Naraża się mieszkańcom wsi, a przede wszystkim swojemu wujowi, który jest, stoi na czele te, tej społeczności. I powiem Wam tak: byłoby to bardzo fajne. Ale jest tak nudnie napisane, mnie absolutnie nie wciągała ta książka. Powiem wam, że musiałam się zmuszać do jej czytania. Ona jest po prostu napisana w bardzo nudny, bardzo niewciągający, w bardzo monotonny sposób, także ode mnie nie ma polecenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie i pooglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się podobało, poproszę o kciuki w górę, subskrypcję. I liczę na to, że wrócicie w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Pa 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 pa, 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 pa.